Zygmunt Solorz Żak. Nazwisko, które zna każdy w polskim biznesie. Samozwańczy miliarder, stały bywalec listy najbogatszych magazynu Forbes. Ale w tym roku coś się zmieniło. Jego majątek skurczył się o zawrotne 26,5%, tracąc miliardy. To największy spadek odnotowany w historii polskiej listy. Solorz Żak nie boi się ryzyka. Swoje imperium zbudował na odważnych decyzjach i sprytnych inwestycjach. Od mediów, przez telekomunikacje, po energetykę, wszędzie tam odcisnął swoje piętno. Ale ta niedawna porażka rodzi pytania. Czy to tylko chwilowy spadek formy? Czy może oznaka głębszych problemów trawiących jego rozległe holdingi? Mimo strat, Solorz Żak pozostaje siłą, z którą trzeba się liczyć. Nie należy do tych, którzy wycofują się w obliczu wyzwania. Świat biznesu wstrzymuje oddech. Czy odzyska równowagę? Czy też jego imperium rozpadnie się pod ciężarem tego finansowego ciosu? Świat biznesu żyje plotkami. Pogłoski o finansowych kłopotach Solorza Żaka rozprzestrzeniły się lotem błyskawicy. Ale potem nastąpił nowy zwrot akcji. Na jaw wyszedł list. Jego autorami były dzieci Solorza Żaka, a adresatami jego czołowi współpracownicy. Treść? Ostrzeżenie. W liście była mowa o nienazwanych osobach. Osobnikach dążących do osłabienia biznesów Solorza Żaka. Zachęcano do ostrożności. Zalecano, by dokładnie analizować wszelkie polecenia płynące od tych tajemniczych postaci. Sugestia była jasna. W grę wchodzą siły próbujące wykorzystać słabość osłabionego imperium. Spekulacje szalały. Czy to walka o władzę w rodzinie? Czy też siły zewnętrzne chcące wykorzystać sytuację? List dolał oliwy do ognia. Przedstawiał obraz intryg i potencjalnych walk wewnętrznych. U podstaw finansowych problemów Solorza Żaka leży odważny zakład. Zielona energia. Wlał zasoby w farmy wiatrowe, wyobrażając sobie przyszłość zasilaną energią odnawialną. To był hazard, ale wykalkulowany. Świat się zmieniał, stawiając na zrównoważony rozwój. Ale transformacja jest kosztowna i nie pozbawiona ryzyka. Sektor zielonej energii jest niestabilny, narażony na zmiany regulacyjne i nieprzewidywalne siły rynkowe. Inwestycje Solorza Żaka nie przyniosły oczekiwanych zysków. Zamiast tego pochłonęły mnóstwo pieniędzy. Niektórzy twierdzą, że jest za wcześnie na ocenę. Zielona energia to gra długoterminowa. Jej prawdziwy potencjał nie został jeszcze wykorzystany. Ale inni postrzegają to jako kosztowną pomyłkę. Przypadek starzejącego się potentata goniącego za modnym, ale nieopłacalnym marzeniem. Aby zrozumieć imperium Solorza Żaka, trzeba cofnąć się w czasie. Do jego skromnych początków. Urodzony w powojennej Polsce, znał biedę, ale posiadał też żyłkę przedsiębiorczości. Wolę sukcesu. Próbował sił w różnych przedsięwzięciach. Handel, transport, a nawet hodowla strusi. Ale to w mediach znalazł żyłę złota. W 1992 roku uruchomił telewizję Polsat. Pierwszą prywatną stację telewizyjną w Polsce. Polsat zmienił reguły gry. Rzucił wyzwanie państwowemu monopolowi, oferując widzom alternatywę. To był hazard, który się opłacił. Polsat stał się ogólnopolskim sukcesem. A Solorz Żak – powszechnie znanym nazwiskiem. Rozdział 5. Sztuka transakcji. Odważne posunięcia Solorza Żaka. Sukces.
co Loża Żaka nie był dziełem przypadku. Miał smykałkę do zawierania transakcji, szósty zmysł do dostrzegania okazji. W 2011 roku dokonał swojego najodważniejszego posunięcia, przejęcia Polkomtela. Polkomtel był gigantem, jednym z wiodących operatorów komórkowych w Polsce. Cena była wysoka, 4,5 miliarda euro. To był ryzykowny krok, a niektórzy kwestionowali jego zdrowy rozsądek. Ale Solorz Żak miał plan. Przeprowadził restrukturyzację firmy, usprawnił działalność i skupił się na mobilnym internecie. To był hazard, który się opłacił. Polkomtel rozkwitł pod jego rządami. To było świadectwo jego biznesowej przenikliwości. Rozdział szósty. Na fali wiatru. Nowy rozdział w zielonej energii. Pomimo niepowodzeń, Solorz Żak pozostaje wierny zielonej energii. Podwoił swoje inwestycje. Jego najnowsze przedsięwzięcie? Gigantyczny projekt farmy wiatrowej. To nie byle jaka farma wiatrowa. Ma to być jedna z największych w Europie. Dowód na jego niezachwianą wiarę w energię odnawialną. Projekt jest ambitny, pełen wyzwań. Ale Solorz Żak się nie poddaje. Widzi w tym coś więcej niż tylko okazję biznesową. To szansa na pozostawienie trwałego dziedzictwa. Na wkład w czystszą, bardziej zrównoważoną przyszłość Polski. Rozdział siódmy. Zróżyfikowane portfolio. Dywersyfikacja ryzyka. Solorz Żak to nie tylko jeden koń w stajni. Jego imperium obejmuje wiele sektorów. Od energetyki, przez finansów, po telekomunikacje, zdywersyfikował swoje udziały. Jest właścicielem udziałów w bankach, firmach ubezpieczeniowych, a nawet w klubie piłkarskim. Ta dywersyfikacja jest strategiczna. Rozprasza ryzyko, amortyzuje straty w jednym sektorze. Solorz Żak rozumie znaczenie równowagi. Nie boi się zmieniać kierunku, szukać nowych dróg rozwoju. To właśnie ta zdolność adaptacji pozwoliła mu przetrwać niezliczone burze. Rozdział ósmy. Makroekonomiczne przeciwności. Nawigacja po wzburzonym morzu. Ostatnich strat. Solorza Żaka nie można rozpatrywać w oderwaniu od kontekstu. Światowa gospodarka jest w chaosie. Szaleje inflacja. Stopy procentowe szybują w górę. A wojna na Ukrainie rzuca długi cień. Polska, podobnie jak wiele innych krajów, stoi w obliczu trudnej sytuacji gospodarczej. Konsumpcja spada. Firmy borykają się z problemami. Te makroekonomiczne czynniki wpłynęły nawet na najbardziej odporne imperia. Biznesy Solorza Żaka nie są odporne na te naciski. Spadek jego majątku jest po części odzwierciedleniem trudnej sytuacji gospodarczej. Rozdział dziewiąty. Dziedzictwo imperium. Przyszłość holdingów Solorza Żaka. Historia Zygmunta Solorza Żaka jeszcze się nie skończyła. Już wcześniej mierzył się z niepowodzeniami i wychodził z nich silniejszy. Ale to najnowsze wyzwanie jest wyjątkowe. Nadchodzi w czasach gospodarczej niepewności i globalnej niestabilności. Pytania pozostają bez odpowiedzi. Czy jego hazard z zieloną energią się opłaci? Czy uda mu się przepłynąć przez wzburzone wody światowej gospodarki? Czas pokaże.
ale jedno jest pewne. Solosz Jacques to urodzony wojownik. Zbudował imperium od zera. Przetrwał niezliczone burze. I nie należy do tych, którzy poddają się bez walki. Świat biznesu patrzy z mieszanką podziwu i obaw, czekając na to, co przyniesie kolejny rozdział.